Witam serdecznie, kochani. Starzycka Renata. Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam do mojego ogrodu. Kto ma ogród? Ciekawa jestem. Chińczycy mówią, że ten, kto ma ogród, pielęgnuje go. Ten potrafi dbać nie tylko o ogród. Trzeba planować, trzeba myśleć, co na jesień, co na wiosnę, jakie rośliny posadzić, co z tym po prostu zrobić. Jest to logiczne. Także ten, kto ma ogród, ten dba nie tylko o ogród, ale mówi się na przykład po chińsku, w przysłowiu chińskim. Jeśli chcesz dbać o zdrowie, to zadbaj o nie tak, jak dbasz o swój ogród. W ogrodzie, jak widzicie, jest wiosna, dużo drzew pociętych, jeszcze niektóre krzaki nie mają w ogóle listków. Ja zawsze kupuję kwiaty na taras, także to, co jest w ogrodzie, to jest w ogrodzie, a kwiaty na tarasie trzeba kupić, posadzić przy tarasie i w takich miejscach. I właśnie kilka dni temu były przepiękne kwiaty, kupiłam te kwiaty. Myślę, że wy też dbacie o balkony, o ogród, może o okno. To bardzo ładnie wszystko wygląda. Natomiast problem jest taki, że trzeba mieć jeszcze czasu troszeczkę, żeby posadzić te rzeczy. No i to jest wyzwanie dnia dzisiejszego, wczorajszego. Myślałam, że dzisiaj uda mi się posadzić, ale pogoda jest taka, jaka jest. Jest troszeczkę i słońca, i troszeczkę chmur. Jeżeli chodzi o Chińczyków, to chciałam jeszcze wrócić do tego, że oni tak super pielęgnują rośliny i swój ogród, że nie wiem, czy wiecie, ale potrafią przepięknie przycinać bonsai. Pewnie każdy wie, co to jest bonsai. Takie drzewka, które powinny być nieraz bardzo, bardzo duże, a one są małe, w doniczce się mieszczą i możemy je trzymać w pomieszczeniu w domu. Oni mają całe ogrody bonsai. Jak byłam w Shuzhou, to jest stara stolica Chin. Jedna oczywiście ze starych stolic, bo ich jest bardzo dużo. Luoyang, Xiang. Także w Shuzhou jest cały piękny ogród botaniczny. Tylko same bonsai. Jedno piękniejsze od drugiego. Rośliny, praktycznie wszelkie gatunki tych roślin tam są. I wiecie co jest najciekawsze w bonsai chińskim? To, że takie bonsai jest bardzo, bardzo drogie, ponieważ oni to bonsai robią tak, jak my mamy dom i przekazujemy w testamencie, robią z pokolenia na pokolenie, żeby to bonsai, to drzewko można było przekazać synowi, syn przekaże wnukowi i żeby to nieraz dziesiątki lat albo setki lat, jeżeli taka roślina rośnie, żeby to rosło i rozwijało się, było coraz grubszy korzeń, coraz grubsze gałęzie i coraz więcej listków, coraz bogatsze. Także w tym ogrodzie botanicznym w Shuzhou, jeżeli będziecie tam, a może ktoś tam kiedyś dotrze, a może już byliście, to jest koło Szanghaju, godzina drogi pociągiem od Szanghaju. Tam jest setki takich pięknych bonsai, także wyzwanie dnia dzisiejszego. Chciałam posadzić, w zasadzie dokończyć sadzenie moich kwiatków, ale się nie udało. Dzisiaj jest wolny dzień, jest piękny dzień i tak sobie myślę w ramach relaksu, po prostu wziąć łopatkę i sobie pogrzebać w tych doniczkach, ale niestety, jak się okazuje, to nie jest proste, więc dzisiaj jestem na spacerze. Pokażę Wam jeszcze tutaj. Słoneczko zaglądnęło na chwilę, więc mamy taką pogodę. Przed chwilą padał deszcz, teraz jest słońce, no typowo jak na wiosnę i ptaki niesamowicie śpiewają. Także piękny ogród, pięknie jest i można przynajmniej pospacerować. Także idziemy do ogrodu. Ja myślę, że jutro to zrobię. A wy co byście zrobili na moim miejscu? Posłuchajmy jeszcze ptaków. Nie wiem, czy wy słyszycie. O! Sąsiada pies.
Jest pięknie, ale jakie piękne brzozy. W naszych ogrodach polskich są te brzozy przepiękne. Zaraz Wam pokażę. Tutaj może będzie widać z tyłu. Są przepiękne. Nie, to nie. Tutaj cały las. W moim ogrodzie jest cały las brzozowy. Nasze, polskie. No, piękny, piękny. Sosnowy, brzozowy. Uwaga, niebawem będą rosły już pędy na sosnach. Pamiętajcie o zrobieniu syropu. Ok? A teraz rosną już czosnki, czosnki niedźwiedzie, listki. Także warto pamiętać też o tym, aby kroić je do sałatki to raz, a dwa zrobić sobie słoiczki. Posolić i oliwa z oliwek albo jakiś olej. I zrobić sobie takie zapasy na zimę. Czosnek niedźwiedzi jest obłędny i jest niesamowicie zdrowy. Także popatrzcie, jak jest pięknie tutaj. Drzewa, wszystkie kolory i złote tuje, i sosny, i zielone, i brzozy, i wierzby, i wszystko tutaj jest. Mamy tu jeszcze wierzbę. Także życzę Wam pięknego dnia dzisiaj i obyśmy wszystkie wyzwania dnia codziennego zdążyli zawsze zrobić. Jak nie dzisiaj, to jutro. Cel jest celem. Cel może mieć termin przesunięty, ale ważne, żeby go zrealizować, jeżeli chcemy działać. Do usłyszenia. Żegnam się z Wami, Renata Zarzycka.